Witam Cię w podcaście Zawód Fotograf. Ja się nazywam Kuba Ociepa i rozmawiam z zawodowcami o tym, jak zarabiasz na swojej pasji, jakie umiejętności warto rozwijać jako przedsiębiorczy fotograf i jak się nie wypalić jako artysta. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam wszystkich zawodowców w kolejnym odcinku. Dzisiaj nietypowo, nie zaprosiłem fotografa, a kogoś, kto z fotografami pracuje na co dzień, bo panowie z House of Retouching są retuszerami, czyli kimś, kto pomaga fotografowi wydobyć ze zdjęcia coś ciekawego, obrobić je w taki sposób, żeby jeszcze lepiej działało, jeszcze bardziej przekazywało jego wizję artystyczną. I dobrze o tym wiemy, że to wcale nie jest łatwe. Retusz fotograficzny, postprodukcja, zrobienie cokolwiek z gotowym zdjęciem, czy prawie gotowym zdjęciem, bo przecież obróbka to jest właśnie przygotowywanie tego zdjęcia, jest szalenie trudna i często my, fotografowie, musimy dać sobie czas, żeby wymyśleć jakiś sposób obróbki, żeby w ogóle wybrać dobre kadry. Dlatego fajnie usłyszeć kogoś, kto zajmuje się taką obróbką na co dzień, kto współpracuje z fotografami, kto podpowiada im, jak obrobić zdjęcia, jak wydobyć z nich coś wartościowego. Krzysztof i Tomasz z House of Retouching mówią, w jaki sposób oni w ogóle stwierdzili, że warto robić retusz fotograficzny, że chcą się tym zająć zawodowo, no i pokazują, jak rozwijali się, bo oni teraz mają już ugruntowaną pozycję na rynku, są bardzo znani w Polsce i za granicą szczególnie. Wypłynęli sesją czy zdjęciami, które obrobili dla Jasona Bella, a przedstawiały one rodzinę królewską. I był taki moment, że wszystkie media się po prostu na nich rzuciły, bo o, jakieś znane twarze za sprawą Polaków zostały pięknie obrobione, świetnie pokazane zdjęcia, więc wszyscy byli zainteresowani pokazaniem ich i pochwaleniem się, że Polacy robią takie świetne rzeczy. Ale oczywiście patrząc na portfolio House of Retouching, tych znanych twarzy i tych świetnie obrobionych zdjęć mają znacznie więcej. Polecam wszystkim fotografom tą rozmowę, bo ona skręciła w taką stronę, żeby uzmysłowić, czym jest kolor, czym jest zrozumienie światła, czym jest właśnie postprodukcja, a czym nie jest. I zmusza do refleksji i zastanowienia się, czy można coś jeszcze poprawić w swojej obróbce. Bądźcie pewni, że wasi klienci widzą różnicę w obrabianiu zdjęć i warto przyłożyć się nie tylko do robienia zdjęć, ale do wymyślenia koncepcji obrabiania tego zdjęcia i samej postprodukcji. Jak to robić? No, można na różne sposoby. Jest kilka podpowiedzi właśnie w tej naszej rozmowie, więc warto przesłuchać i poprawiać cały czas swój warsztat. Zapraszam do rozmowy, no i wyciągnięcia swoich własnych wniosków. Tomaszu, Krzysztofie, dziękuję Wam bardzo za przyjęcie zaproszenia do podcastu Zawód Fotograf. Jesteśmy teraz właśnie w Waszej krakowskiej siedzibie. Za drzwiami pracują zdolni graficy. Jest też serwer, który ucieszaliście przez zamknięcie drzwi. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie będziemy się za dużo ruszać, żeby podłoga, na której jesteśmy, nie skrzypiała. No i zaczynamy nagrywanie podcastu. Chciałbym wypytać Was o zawód fotografa, a właściwie zawód retuszera fotografii, bo tym się zajmujecie zawodowo. Pytanie do Was krótko, prośba o przedstawienie się i wytłumaczenie, czym się zajmujecie. Tomasz. No, najpierw to witam wszystkich serdecznie, którzy będą nas słuchać. Tomasz Kozakiewicz, no, studiowałem filozofię, potem robiłem zdjęcia, teraz od wielu lat już retuszuję, a teraz w sumie coraz mniej retuszuję, jak firma rośnie. I Krzysztof. Krzysztof Gadomski, witam wszystkich. Z wykształcenia informatyk, przeszedłem przez grafikę, agencje reklamowe, doszedłem do retuszerki, postprodukcji. Obecnie już w zasadzie, tak jak Tomek, mniej retuszuję. Bardziej zajmujemy się tutaj organizacją pracy i całego studia. Okej, czyli retuszerzy, szefowie. Brzmi dumnie. A teraz mi odpowiedzcie na takie pytanie, co cię ostatnio zainspirowało? Wiesz, muszę ci powiedzieć, że od razu jak spytałeś, co mnie ostatnio zainspirowało, to ja wcale nie pomyślałem o fotografii, tylko pomyślałem akurat o biegach długodystansowych, więc może Krzysiu odpowie na to pytanie. Dobra. Okej, zwaliłeś na mnie, to ja też powiem, że nie pomyślałem akurat od razu o fotografii.
pomyślałem bardziej o motorach. Tak, o offroadzie, bo jestem fanem offroadu i to jest teraz moja taka troszkę zajawka. No, a jeśli chodzi o obraz, to akurat oglądałem ostatnio dużo filmików i zdjęć z wypraw offroadowych i na to zwróciłem uwagę, że warto by tam coś wprowadzić i od siebie dodać, bo wszystko jest na jedno kopyto, dla mnie przynajmniej. To było takie bardzo podchwytliwe pytanie właśnie po to, żebyście uruchomili trochę. No to ja mam jeszcze, mi się przypomniało, poszedłem z córką na Captain Marvel w sobotę. Zresztą widziałem już drugi raz ten film. I w ogóle jak patrzę na zdjęcia, to często właśnie wydaje mi się, że dużo tych takich produkcji marvelowskich, mimo że one są takie sztampowe, to są świetne jako inspiracje do zdjęć, bo są bardzo przemyślane kadry. I wydaje mi się, że nieraz na przykład jeśli idzie o grading fotograficzny, to dużo by można czerpać z tych produkcji filmowych, że może ten grading rzeczywiście jest taki trochę przyciężki, ale jest tam dużo bardzo ciekawych pomysłów. No i fajnie, odświeżamy sobie wszyscy w takim razie walą drzwiami i oknami na Marvel. Dwójkę, tak? To powiedzcie, jak to się stało, że zajęliście się zawodowo retuszem fotograficznym i założyliście aż firmę po to? Na pewno na początku waszej drogi zawodowej było kilka osób, które pukało się w głowę, że jak wy się z tego utrzymacie? I teraz zapytam Krzysztofa. No pomysł tutaj, jak zawsze przyznaję, wyszedł od Tomka, ale to dlatego, bo on się spotkał w Stanach z tym, że retuszer to jest po prostu fach, nie jakaś osoba z tyłu schowana gdzieś tam, że jest to fach. Przyniósł to tutaj, ale to trzeba przyznać od razu, że na polskim rynku ciężko nam było podejść do tego jak do fachu, tak? Polski rynek jakby jeszcze, wydaje mi się, że wciąż ciężko, ale się oswaja dopiero, że to jest fach i że jest to coś, co, o czym należy myśleć zawsze przy produkcji. A na początku było ciężko, to prawda. Uczyliśmy się od początków, tak? Ale od początku, też od samego początku nie nastawialiśmy się jednak na polski rynek, tak? Tylko po prostu widzieliśmy, że tam to cenią, tam jest to zapotrzebowanie i tam również bardzo ważna była jakość tego. Więc na początku z Tomaszem przede wszystkim skupiliśmy się na jakości naszego, umówmy się, jakby produktu, tak? Tego, jak pracujemy, żeby sobie to wypracować, żeby nie mieć się czego wstydzić, tak? I żeby być zadowolonym z tego, co osiągamy. Ludziom nie zajmującym się fotografią i obróbką zdjęć, retusz fotograficzny kojarzy się z naprawą starych zdjęć. I przyznacie pewnie, że spotkaliście się czasem właśnie z takim traktowaniem was. Czy po tylu latach pracy jako retuszer wypracowaliście jakąś błyskotliwą odpowiedź na to pytanie, czym się zajmujesz? No, znaczy nie wiem, czy to jest błyskotliwa odpowiedź, ale jest to poprawa zdjęcia, tak? Albo próba znalezienia, o co chodzi w tym zdjęciu. Wynalezienia jakichś rzeczy mocnych w nim, a schowania słabych. No to było błyskotliwe, okej. Okay. Słuchajcie, panowie, jesteście już bardzo rozpoznawalną marką w branży z wieloma ważnymi zleceniami w portfolio. Co w ogóle możecie nazwać takim krokiem milowym w waszej karierze, co uchyliło wam te drzwi do ciekawszych zleceń i większych klientów? I tu znowu Krzysztof. Znaczy ja bym rozróżnił nasze jakby dwie nogi, tak? Jedną nogą to była postprodukcja, czyli ten retusz powszechnie nazywany, z którym z Tomkiem robiliśmy, ale mało kto o nas wiedział. Dopiero marketingowo jakby pokazało nas i wyszliśmy na świat w Polsce przede wszystkim, tą sesją całą rodziny królewskiej, tak? To poszło takie jakby właśnie takie wow się zrobiło, że wszyscy się nagle dowiedzieli, że można coś takiego robić. Ale przecież przy samym pokazywaniu naszej sesji królewskiej, jak się okazało i pokazywali nasze portfolio, tak? Wstecz, to dla mnie to było to większe wow na przykład, nie? W każdym bądź razie to pozwoliło nam postawienie drugiej nogi, czyli wtedy pomyśleliśmy o warsztatach, żeby pokazać ludziom, jak można podchodzić do fotografii i jak naszym i co nam pomogło w osiągnięciu tego właśnie sukcesu. No, znaczy mi się wydaje, że jeszcze też jeśli idzie o takie, bo mówiłeś kamienie milowe, nie? To dla mnie też zawsze jak spotykaliśmy na naszej drodze jakiegoś ważnego fotografa, to był taki kamień milowy, bo to jest taki fach, gdzie no nie ma się setek klientów, tak? Piekarnia ma bardzo wielu klientów, my mamy ich bardzo niewielu. Bardzo ciężko jest znaleźć kogoś, do kogo będziemy pasować naprawdę. I tutaj
duzi fotografowie, jacyś utalentowani albo no, z wizją, dodaje Krzysztof, no z wizją, no tak, może z wizją też, jak najbardziej. No. Ktoś taki zawsze był dla nas dużym krokiem do przodu, nie? I myśmy zawsze się bardzo dużo od niego uczyli i dalej się uczymy, że zawsze ten kolejny jakiś klient, z którym zostajemy na dłuższy czas, co zazwyczaj oznacza, że się rozumiemy albo mamy coś, czego on potrzebuje, to sprawia, że to jest naprawdę dla nas taki solidny bodziec do przodu. Ja widzę, że u was się powtarza nazwisko Jasona Bella. Czy właśnie jego też można myśli między innymi? Myślę, że on był naszym kluczowym jakby właśnie takim iskrą do rozwoju, tak? Bo dlatego, że Jason akurat jest bardzo właśnie jest fotografem z wizją. On wiedział, czego chce, co chce osiągnąć i on potrafił nam to przekazać. To jest taki bardzo wymagający tak, przekaz. Ale mówił nam o tym. Mieliśmy od niego właśnie bardzo taki kreatywny feedback, tak? Dzięki któremu myśmy się uczyli. Tak? Myśmy nie pozjadali rozumów, tak? Tylko myśmy słuchali to, co on do nas mówi, jakie nam daje poprawki, jakie wskazówki, na co zwraca uwagę, a co jest mniej istotne. I dzięki temu, jak się ma otwarty umysł, właśnie można się bardzo dużo uczyć. Więc to, co Tomasz powiedział, wartością każdego takiego fotografa często nie są te same zlecenia, te stricte zlecenia, ale to, jaki daje nam właśnie, jaką daje nam odpowiedź, tak? Bo my się wtedy rozwijamy, uczymy, zaczynamy patrzeć innymi oczami, tak? No nie musi być to fotograf, może być to jakiś art director, prawda? Ale chodzi o to, że ten feedback jest taki super ważny, bo często ludzie retuszują i potrafią retuszować przez lata i nigdy nie spotkają kogoś takiego na swojej drodze, kto będzie od nich wymagał takich różnych rzeczy. I te wymagania dopiero sprawią, że ty masz szansę się rozwinąć, bo inaczej robisz tak, no, to swoje coś, tak? A ten ktoś sprawi, że ty będziesz musiał wychodzić kolejne poziomy do góry. Fajne, czyli znowu wracamy do wychodzenia ze strefy komfortu, która jest wyświechtana we wszystkie strony, ale tak jest, prawda? Czyli które zlecenie do tej pory było waszym najważniejszym, albo może najtrudniejszym, takie najbardziej emocjonujące? Macie jakąś historię dla mnie? Powiem tak, nie mam. Ale to dlatego, że każda historia ma w sobie coś. I gdybym wybrał jedną, to byłbym bardzo niesprawiedliwy dla wielu innych, prawda? My z Tomaszem się uzupełniamy, tak? Załóżmy się, że ja jestem plusem, Tomek minusem. Zazwyczaj się nie zgadzamy w niczym, ale się zgadzamy. Ale to tak samo jest i w tych sesjach, prawda? Z jednych ja wyciągnę coś więcej, co potem potrafię przenieść na dalszy warsztat pracy, z innych Tomek wyniesie coś innego, ale my się uzupełniamy i ten nasz warsztat jest cały, przez to coraz bardziej bogatszy. Teraz robią to nasze utalentowane pszczółki też, tak? Które nam wiele rzeczy pokazują i też mówią i dzięki temu możemy się szybciej rozwijać i szybciej uczyć. Nie no, no. Zespół jest niesamowicie ważny i właśnie wydaje mi się, że mamy teraz super zespół. Nie? No ale wcześniej byliśmy zespołem dwuosobowym, tak? Tak. I myśmy się uzupełniali, a teraz jest więcej osób. No i teraz też jest tyle tych projektów czasami, że nawet ciężko jest to ogarnąć, tak? I ciężko powiedzieć, który jest najfajniejszy, ale zazwyczaj we wszystkich takich ambitniejszych projektach jest coś super. I często jest tak, że jak robisz ten projekt, to myślisz, wow, no ten to jest naprawdę wyjątkowy, nie? I wkładasz w niego tamte 200% i jest super, ale potem przychodzi kolejny, który przecież też ma w sobie coś bardzo ciekawego. Jeśli odnajdujesz to coś w tym projekcie, no to się w niego bardzo mocno angażujesz, no i też czujesz jego wartość, ale ciężko powiedzieć, co, no wiesz, jedna praca, o ta była najważniejsza. No nie. To jest taki proces artystyczny. To dobra, to powiedzcie mi teraz, na czym polega praca retuszera? Tak po prostu dla fotografa, który tylko wie, co to jest plik wejściowy, czyli RAW. Ja wam daję RAW-a i co wy mi proponujecie? Trzy wersje mam sobie wybrać? Chyba nie tak wygląda wasza praca. No, a jakbyś chciał? Nie wiem. To powiedzcie z waszego doświadczenia. Wspominaliście coś o art dyrektorach, a o fotografach samych. Kto właściwie jest waszym finalnym klientem i czego oczekuje? No to znów bardzo różnie jest. Tak? Ta odpowiedź, że bardzo różnie i zależy, to w sumie w naszym zawodzie jest tak cały czas, tak? Że wszystko zależy. No, często mamy do czynienia z fotografami, jak najbardziej, ale tak samo właśnie może być to dyrektor artystyczny, może być to jakiś brand manager.
może być to właściciel jakiejś firmy, tak? No, może być to osoba prywatna, może być to producent. To bardzo jest dużo osób, z którymi de facto pracujemy. Lubimy pracować z jedną osobą jako punktem kontaktowym, czyli że na przykład jak jest duży projekt, osób, które są w niego zaangażowane, może być, nie wiem, 20, tak? Jeśli my byśmy byli tą osobą, która zbiera te wszystkie informacje do kupy i potem stara się podjąć decyzję, to by nam zajmowało bardzo dużo energii. Więc staramy się, żeby mieć taki jeden punkt kontaktowy, albo tam dwa, trzy. Ja bym powiedział tak, odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, że jak dostanę twoje zdjęcia, załóżmy, że jesteś fotografem, to najpierw nadstawię uszu i ciebie posłucham. Tak? Patrząc na twoje zdjęcia, będę słuchał twojej historii. Co chciałeś przez to pokazać tym zdjęciami, co chciałeś zasygnalizować, jaka jest moc według ciebie tych zdjęć i fajnie jest, jak wtedy ja cię zrozumiem, tak? Bo do tego dążymy, bo gramy w jednym zespole, tak? Ja ciebie zrozumiem i wtedy ja mam szansę wnieść coś od siebie, tak? Wtedy ja staram się wydobyć ten potencjał, o którym ty mówisz, tak? Wybić go jeszcze bardziej, no i zrobić te zdjęcia właśnie z twoją wizją, czując ją, czyli też i z moją wizją potem już dalej, tak? Ale oczywiście, jeśli ja bym się nie zgodził, to ja ci to powiem, nie? Jeśli ja stwierdzę, że twoje zdjęcia nie pasują do twojej wizji, do tego, co chcesz osiągnąć, do twoich jakichś referencji albo do twojej historii, to ci spróbuję opowiedzieć swoją historię, patrząc na twoje zdjęcia. I to nieraz się zdarzyło, że fotograf to kupił i zmienili zdanie, tak? Czyli nawet edukujecie fotografów. Nieźle. Ale to chyba jest ważne, prawda? Bo chodzi jednak o jakąś wizję artystyczną, którą każdy ma różną i wasz, dla mnie osobiście, wasz fach jest bardzo trudny, bo pewnie nieraz jest tak, że ktoś zrobi zdjęcie i nie wie, jak je robić. Zwyczajnie nie wie. Znaczy, bo to nie chodzi tutaj o edukowanie, wydaje mi się, tylko o analizę. Tak? Zrozumienie całości wizji tego zdjęcia, co tak naprawdę jest, co chcemy uzyskać, jaki to ma być, jaki jest cel jeszcze przy okazji tego zdjęcia. Jest bardzo tutaj wiele płaszczyzn, które trzeba wziąć pod uwagę. I często właśnie ktoś, na przykład fotograf ma duży problem z tym. Często ze względu na to, że on był na sesji. Ja nie byłem na sesji, więc ja nie widziałem tego wszystkiego, co się działo wokół i ja mam czystszy niejako obraz tego, co ja widzę na tej klatce. Dlatego często się czeka na przykład tam dzień czy dwa, nim się zrobi wybory. Nie? Tak wiele osób robi, a często nie ma tego czasu, to przylatuje, no i wtedy jest ciężej z tą analizą po drugiej stronie. Jeszcze tylko powiem, że na dowód tego, co Tomek mówił, to bywało tak, że Tomek robił zdjęcia i nie potrafił ich sam sobie obrobić. Tak? Miał z tym problem i się mnie pytał i ja musiałem dotykać jego zdjęcia i coś z nimi robić albo mu mówić, jak ja je interpretuję. Wtedy jemu dopiero się otwierało jakby inne drzwi, tak? Inny punkt widzenia. Ale najgorsze, co może nas spotkać, to jeśli dostajemy zdjęcia i na zasadzie zróbcie z nimi coś. Jeśli ktoś nie ma wizji na początku już, to trudno jest potem zadowolić wszystkich, bo przecież tu nie chodzi o to, żebym ja rywalizował z fotografem, z swoją wizją, z jego wizją albo z kimś innym. Tak? Tu właśnie to zupełnie nie o to chodzi. Raczej mamy pracować w zespole i stworzyć coś razem fajnego. No ten fotograf, jak robił to zdjęcie, to na pewno coś miał w głowie i to coś jest dla nas bardzo kluczowe, bo to on nacisnął spust migawki i my staramy się bardzo szanować to zdjęcie i to, co on chciał powiedzieć. Więc w takich wypadkach no, staramy się cisnąć, żeby jednak dostać jakiś feedback, bo zazwyczaj to jest tak, że jeśli ktoś nam powie, zróbcie tak, żeby było dobrze, to jak się spytamy jednak, to, to nagle coś tam wyjdzie, prawda? Nagle się okaże, że jednak tam jakaś wizja tego była i to już jest dla nas jakaś podstawa, na której możemy iść do przodu, bo w epoce fotografii cyfrowej jest nieskończona ilość dróg, którą można podążyć z tym zdjęciem. Ja pracę retuszera wyobrażam sobie trochę tak jak ghostwritera przy pisarstwie, czyli ktoś, kto odwala czarną robotę, ale nieprzesadnie znanego i chwalonego. Więc jak sobie z tym radzicie? A może jednak macie jakieś okazje do podróżowania w interesach, czy na jakieś konkursy, gale, rozdania nagród, jakieś inne spotkania towarzyskie? Jakie jest życie retuszera? Nie widziałeś nas na Oscarach? Nie patrzyłem na siódmy rząd i ósmy.
No nie, no rzeczywiście tak jest, że no czasami nawet przy pracach komercyjnych, gdzie nie ma fotografa, tylko dostaje się parę zdjęć stokowych i jakieś jednoproduktowe i trzeba z tego skleić po prostu jakieś piękne zdjęcie, no to w sumie my robimy całość, można by powiedzieć, tak? A jednak o nas nikt nie słyszy. No tak, tak jest. My akurat troszeczkę jesteśmy znani po części dzięki temu, że robimy zdjęcia tych sławnych ludzi. Dużo osób się tym interesuje, no więc jakoś to tam wypływa, tak? Przy okazji trochę jednak działamy PR-owo. Mamy bardzo utalentowaną osobę, która zajmuje się naszym PR-em. Ale macie też studio w Londynie. Czy to jest tylko biuro do kontaktu z klientem, czy tam też siedzą graficy i obrabiają zdjęcia? Krzysztof? Nie, to było, zostało stworzone w zasadzie biuro do takiego kontaktu face-to-face z klientem, gdyż z naszym założeniem było poznanie fotografów tam, a często oni chcą się jednak z kimś spotkać, więc łatwiej jest szybko umówić spotkanie i mieć na miejscu osobę. Mamy tam osobę, bardzo fajną osobę. I to było naszym celem, tak? Tak więc generalnie całą z założenia, całą pracę chcemy tutaj ściągać, w sensie już tej takiej fizycznej pracy. Produkcji. Tak, produkcji, gdyż tutaj mamy serwery, tutaj mamy stanowiska, tutaj mamy dużo większy potencjał, tak? No bo mamy dużo ludzi. Tamta osoba była taki trochę frontman, tak? On musi wyjść, spotkać, porozmawiać, uzgodnić, znać się na tym, co robimy, bo to jest w ogóle kluczowe, tak? Żeby zadać właściwe pytania bądź zrozumieć lub wyłapać kwestie problematyczne już na samym początku, a nie przyjąć zlecenie, które na przykład będzie nierealne do realizacji. Tak, tak więc to było naszym celem. Mi się wydaje, że aczkolwiek to jest bardzo ważne, tak, że właśnie tą osobę potrzebujemy, to jednak takie ja z tyłu głowy taki dalekosiężny cel mam, żeby tam ta komórka jednak rosła, tak? I aczkolwiek produkcja przynajmniej na razie się wydaje, że zawsze największa będzie tutaj, to takie tamto biuro powinno z czasem urosnąć, a jeśli nie tamto, no to może w Los Angeles, no bo jakoś ostatnio stamtąd mamy więcej roboty, no ale niejako ciężko jest, jeśli to zaczyna rosnąć, to wtedy ciężko jest mieć tylko takiego, no w sumie sprzedawcę, tak? Można by tak to brzydko nazwać, gdzie tak naprawdę to nie jest tylko sprzedawca, tylko to jest specjalista w sumie od postprodukcji, który jednocześnie zajmuje się kontaktem z klientem, tak? Trochę tej produkcji tam wydaje mi się, że jak to zacznie rosnąć, trzeba będzie wpleść. Mówisz o drugim kroku, tak? Pierwszy krok jest taki, jak właśnie powiedziałem. To, że chcielibyśmy tam rozwinąć, to jest drugi krok. Ile w tym momencie osób dla was pracuje? Poza wami, ilu grafików jeszcze tutaj w Krakowie pracuje nad obróbką zdjęć? Wiesz, osoby, które zajmują się postprodukcją, to zazwyczaj nie lubią być nazywane grafikami przynajmniej. To się wytnie. Znaczy, u nas nie ma etatów, tak? Więc my niejako to wszystko jest taka sieć freelancerów. Wiele z tych osób robi różne inne rzeczy. Teraz nie wiem, to już jest około 15 osób, Krzysiu, ty pamiętasz? 13, no więc. Całkiem sporo. Ale zobaczcie, House of Retouching to retusz fotograficzny, czyli co? Czyszczenie, koloryzacja, malowanie światłem. Czy wasz wachlarz usług jest jeszcze szerszy? Postprodukcja, montaż z wielu ujęć, projektowanie okładek czasopism, książek, opakowań, które z tych wymienionych? Bo wiecie, mnie retusz fotograficzny kojarzy się w zasadzie tylko z poprawianiem skóry, ale czym tak naprawdę jest? Nie, no my tylko robimy... Wszystko po opakowań. Nie, my tylko na nagrobki naprawiamy tutaj zdjęcia. Nie, no głównie zajmujemy się jednak fotografią, prawda? Czyli dostajemy plik RAW, robimy różne wersje kolorystyczne, czyli tak naprawdę fachowo nazywa się to color grading. Robimy cały wachlarz różnych tych usług retuszu, czyli tam usuwania bądź dodawania różnych elementów. Tak samo zajmujemy się compositingiem, czyli dodawaniem właśnie, łączeniem zdjęć, dodawaniem jakichś elementów z innych zdjęć albo tworzeniem całkiem nowego zdjęcia. Czy klienci oczekują niemożliwego?
No czasami, ale no powiedz Krzysiu. Ja bym jeszcze tutaj dodał, że często konsultujemy po prostu przed wykonaniem jakiejś produkcji, czy to w ogóle jest możliwe. To właśnie o to zapytałeś, bo dostajemy jakieś składowe albo chcą osiągnąć jakiś montaż, przesyłają nam ten produkcik i mówią, że oni to by chcieli mieć na dużych billboardach, tu, tam i się. No i my wtedy to oceniamy, czy to w ogóle da radę. Czy to zdjęcie uciągnie, czy składowe pasują, tak, które oni sobie wymyślili, czy klimat dany pasuje, więc jak najbardziej przed wieloma montażami były przed z nami najpierw kontakty, tak? Co zrobić, jak pstryknąć, żeby to potem się udało. Nie? Czyli to na pewno też trochę trwa i trochę wymiany maili, czy trochę jakiejś korespondencji. Tylko jeszcze wrócę do tego poprzedniego, bo tak nie dokończyliśmy go, nie? Bo od pewnego czasu oprócz tej fotografii to jednak weszliśmy bardzo tak nieśmiało, ale weszliśmy też w koloryzację wideo. I to jest coś, co niejako widzimy, że no, może to być dla nas coś jednak przyszłościowego, bo bardzo jest dużo wspólnych elementów. No wiadomo, że jednak wideo to co innego, ale te narzędzia stają się coraz łatwiejsze, a jednocześnie rynek nie jest aż taki ciężki jak rynek fotograficzny obecnie. Czyli raczej przybywa zleceniodawców niż ubywa. Znaczy może w sensie konkurencji, tak? Czyli że konkurencja w fotografii jest teraz przegigantyczna, gdzie jednocześnie budżety na bardzo wiele rzeczy, które dawniej dawało firmom postprodukcyjnym chleb, teraz są tak niskie, że nie są w stanie ich przyjmować. A słyszeliśmy jej odwrotnie, że żeby zaistnieć w jakimś materiale, teraz już trzeba zapłacić, tak? Tak więc strumień się odwrócił troszeczkę w niektórych przypadkach, co daje też obraz, ku czemu podążamy. Podąża cały ten rynek, tak? Więc musimy szukać innych trochę też jakby inspiracji do pracy i prowadzenia biznesu. Ile trwa praca nad jednym zdjęciem? Powiedzmy, że przykład jest taki, że mam zdjęcie portretowe na okładkę znanego pisma, no i tutaj jak długo może zająć pracy retuszerowi wyprodukowanie takiego zdjęcia? No i przyjmijmy, że to jest naprawdę znane pismo, tak? Czyli jakiś tam Vanity Fair czy Vogue, tak? To ja bym powiedział, że pewnie na prace tam kolorystyczne to od godziny do dwóch, trzech, czterech. No bardzo to różnie jest, szczególnie jak to jest okładka, no to często tam jest dużo tam i z powrotem z klientem, potem z magazynem i tak dalej. No a sam retusz to pewnie za jakieś 5-6 godzin i potem może jakieś poprawki. Gdzieś tak... trzeba dodać, że materiał obrabiany jest w 1:1, tak? To, że załóżmy, jak Tomek mówi, że jest to Vanity Fair czy Vogue, to umówmy się, że prawie A4, znaczy ciut ponad A4, to my nie robimy takich zdjęć, my robimy zdjęcia 1:1. Czyli jak dostajemy 100 megapikseli, to robimy 100 megapikseli. Nie? Czyli obraz jest znacznie większy niż de facto potem widzimy. Słuchajcie, trendy w postprodukcji na świecie i w Polsce wciąż się zmieniają. Możecie mi powiedzieć, co jest obecnie modne? Czy glazurowa twarz modelki pewnie już nie przejdzie, bo jest za mało naturalna? Gdzie wy w ogóle czerpiecie wiedzę właśnie o tym, co jest teraz na topie i co jest obecnie pożądane przez klientów? Wiesz, to trochę tak jest, że jest wiele topów, tak? Czyli znów zależy, tak? No, nie powiem, że nasz zespół jest pewnie dla mnie przynajmniej, pewnie dla Krzysia też, największą inspiracją dla nas, bo jednak większość jest młodsza od nas, czy wszyscy, tak? Wszyscy. Ode mnie. Siedzę właśnie przed panami średni wiek. No i jednocześnie oni się wywodzą z różnych tam gałęzi fotografii, postprodukcji i tak dalej, więc mają różne punkty widzenia, ale też słyszymy niejako różny feedback od klientów ze świata, więc z jednej strony jest taki nurt bardziej takiej brudnej fotografii, niezbyt obrobionej, ale jednak obrobionej, która wygląda tak trochę bardziej analogowo, tak? Mamy też taki nurt, można powiedzieć, takiego świeżego, cyfrowego wyglądu, że wszystko jest takie dość czyste, dość jasne, dość sterylne. Jednocześnie dla nas, którzy się wychowaliśmy na analogu, to widać, że to już jest inny obraz, ale dla tych osób młodszych on wydaje się bardziej naturalny.
Tak, bo oni się wychowali na tych kamerkach wideo, które mają auto-white balance i wszystko wygląda tak dziwnie i dla nich ten obraz jest bardziej naturalny, tak? No, ale no, z drugiej strony jest też ten dawny high-end, który jest taki bardzo mocno obrobiony. Może już nie pod względem tego, że skórę na przykład znacznie bardziej się zostawia naturalną z tymi wszystkimi niedoskonałościami, ale z drugiej strony ten grading może być bardzo mocny. Tak jak na przykład mówiłem o tym Marvelu, tak? To tam grading jest strasznie mocny, prawda? Taki, że aż ten obraz piszczy. To jest wielki rynek, ciężko powiedzieć, żeby był jeden top, tak? Ale trochę takich trendów jest. Okej. A skąd wy sami czerpiecie wiedzę? Mówicie, że inspiracje czerpiecie od swoich pracowników, którzy są młodsi, ale wiedzę cały czas jednak ślęczycie przy tutorialach na YouTubie, czy jednak są jakieś szkolenia dla was? Ewentualnie wiesz, że jesteście tak genialni, że nie potrzebujecie tego. Zdziwię cię, ale myśmy się nie uczyli z tutoriali. Czasem coś tam zerkniemy, ale to głównie jeśli są jakieś nowinki w nowszych wersjach, żeby tylko szybko zobaczyć, jak to działa. W zasadzie albo jak to użyć. Natomiast w naszym przypadku na ogół musimy zrozumieć narzędzie. Tak? Czyli jeśli są właśnie jakieś nowe narzędzia, musimy zrozumieć, na jakiej zasadzie to działa, żeby to zacząć używać. Rzadko używamy coś w ciemno. A jeśli chodzi o poszukiwania, to ja bym powiedział tak, że jest tyle nurtów prawie, że ile fotografów, szczególnie tych topowych. Tak? Każdy jednak szuka swojej oryginalności, żeby się odkleić od czegoś i mieć jakiś ten swój znak. Więc bardzo często jak przychodzi jakiś nowy fotograf do nas, czy no, fotograf głównie, tak, to pierwsze co, to trzeba zrobić mały research, tak, zobaczyć co on robi, co on lubi, jak on robi, tak, no bo nie możemy nagle odkleić się stylem od niego, bo w życiu byśmy nie nawiązali tej współpracy i tego porozumienia, nie? I tak jak Tomek mówi, właśnie są różne te style, właśnie brudne, takie dopracowane, a inne z kolei są dopracowane do przesady, tak? Ale ktoś może mieć taki styl i może właśnie chcieć, żeby takiego zdjęcia wyglądały i to czasem trzeba zaakceptować i tak zrobić. No, to na pewno jest taka mega inspiracja, po prostu ludzie, którzy się do nas zgłaszają, ich wymagania, tak? I to myślę, że to na pewno nas najwięcej uczy. Poszerza nam spektrum tego, co się dzieje na rynku, tak? Co ludzie pstrykają, co robią i co się podoba, tak? Bo my potem oglądamy tych fotografów na Instagramie, jak widzowie reagują na jego zdjęcia, tak? No to też nam pokazuje, jakie są trendy, co ludzie zaczynają, na co zwracają uwagę. Ja bym tutaj jeszcze dodał do tego, co mówiłeś o tych nowinkach w programach, że teraz rzeczywiście bardzo powolutku to wchodzi, ale że takie coraz mocniej wkraczają te różne narzędzia ze sztuczną inteligencją, a przy okazji mamy te programy w stylu właśnie Instagram, który robi jakieś gotowe takie presety, ale pojawiają się programy, które mają takie presety, które mają część ze sztuczną inteligencją, które już działają w całkiem inny sposób i taki trochę też nieprzewidywalny. A my staramy się jednak mieć taki workflow, gdzie tutaj Krzyś mówił, że zrozumieć to narzędzie, tak? Po to, żebyśmy zawsze mogli dotrzeć tam, gdzie chcemy dotrzeć, tak? Czyli tam mamy wizję, że zrobimy to tak, a tak. Więc ten workflow jest zrobiony tak, żeby dokładnie móc panować nad tym efektem finalnym, a nie na odwrót, gdzie właśnie te nowe narzędzia są takie, że używasz ich i coś ci wychodzi. Nie to, co ty chciałeś, tylko coś, co chce ten program, że według niego tak wychodzi to zdjęcie fajnie. Więc to jest całkiem inny punkt widzenia i wydaje mi się, że z latami coraz mniej będzie właśnie osób, które będą potrafiły obrobić zdjęcie tak, jak one chcą, a nie tak, jak zrobi im bardzo ładnie, ale program. I rozumiem, że tego też uczycie na swoich kursach, bo wiem, że prowadzicie takie kursy retuszu fotograficznego. Powiedzcie mi, jakie podstawowe błędy są nagminne u fotografów i czego nauczy się fotograf przychodzący do was na kurs, albo czego się oduczy? Nie wiem, jakie błędy są u fotografów. Tym częstym, powtarzającym się błędem jest jednak brak wizji fotografa. On pstryka, ale tak nie do końca wie, co by chciał osiągnąć potem. Tak? Albo na przykład, że ma referencję, ma jakieś zdjęcie, tak, które bardzo mu się podoba, chciałby zrobić w podobnym stylu, a pstryka to zupełnie inaczej. Tak? Znaczy, właśnie to, co mi przyszło do głowy, to, że brak panowania nad znów całym tym swoim warsztatem, żeby wszystkie działania, które on zrobił, szły w kierunku tej wizji.
tak, którą miał dla zdjęcia. No jeśli tak jak Krzyś mówi, nie było tej wizji, to w ogóle jest tragicznie, tak? Ale załóżmy, że jednak jest ta wizja, zostało to wszystko zaplanowane, albo chociaż w mgnieniu oka zaplanowane, kiedy zobaczył jakieś ujęcie, jak się streetem zajmuje, tak? Ale żeby wszystkie działania, no kadr, ostrość, głębia, ale jednocześnie całe zaplanowanie tego, jak wszystkie elementy w kadrze działają ze sobą, jak oświetlenie działa, żeby to wszystko poszło w kierunku tej wizji, się spotkało i nie było jakichś elementów, które są sprzeczne z tym, tak? I to jest takie coś, co wydaje się w sumie proste, to przez całe życie można robić, tak? Dobra, a czego uczycie na warsztatach? Rozumiem, że trochę coachujecie, bo widzę. Ale warsztatowo też oczywiście siadacie przy komputerze i wałkujecie program, aż się przyzna i wypluje fajną rzecz, czy jak to wygląda u was? Pokazujemy cały proces, jak to właśnie u nas kiełkuje, tak? Od momentu, jak dostaniemy zdjęcie, jak my je analizujemy, na co zwracamy uwagę, co naszym zdaniem może przeszkadzać, co nie, bo to wszystko jest kwestia subiektywna. My nie narzucamy swoich styli, my nie narzucamy swojego jakby stylu znaczy trochę narzucamy ten swój styl pracy, ale to dlatego właśnie to Tomek mówi, żeby kontrolować nad procesem właśnie obróbki czy tam postprodukcji. Tak? Tak więc my pokazujemy od A do Z wszystko po kolei, jak my to robimy. Nasz workflow jest zbudowany z wielu klocków, które zawsze można lekko zmodyfikować, można coś wyrzucić, przyspieszyć, można jakiś etap przeskoczyć i to nie wpływa na proces jakby twórczy i proces jakby postępowy dalej, natomiast ale cały czas masz kontrolę nad tym obrazem, nie? Cały czas wiesz, co chcesz osiągnąć i do tego dążysz i korzystasz z narzędzi, które wiesz, co robią. W jakich narzędziach właśnie? Jakich narzędzi używacie w samym waszym workflow i czego uczycie na warsztatach? Znaczy to w sumie dwóch programów, tak? Bo narzędzi to tak ciężko powiedzieć, tak? Programy, no to my jesteśmy zwolennikami Capture One i jego rzeczywiście uczymy, to tylko, że to oczywiście można to samo robić w Lightroomie. My akurat wolimy po prostu sposób, w jaki Capture One oddaje fotografię. Wydaje nam się bardziej naturalny, mniej taki jak grafika komputerowa, bardziej jak fotografia. No a potem sama już praca nad zdjęciem, taki no rozbicie zdjęcia na poszczególne tam etapy i tak dalej, no to już wszystko w Photoshopie. Powiedzcie mi, kto jest waszym idealnym klientem na pełen proces postprodukcji, bo tak nazwaliście swój produkt jako szkolenie. I w ogóle jak często szkolicie i ile trwa taki kurs? Czy to tylko fotografowie do was przychodzą, czy właśnie tacy graficy, którzy chcą się stać bardziej retuszerami, też się u was zjawiają? U nas zjawiają się wszyscy, którym zależy na dobrym obrazie, tak? Czyli zarówno graficy, retuszerzy, czy postproducenci, czy i fotografowie. Ale też zdarzyły się takie osoby, które po prostu chciały przyjść, żeby zobaczyć, jakie są możliwości postprodukcji, żeby potem wiedzieć, czego mogą żądać, tak? Na przykład art director. Tak? Znaczy, bo świadomość jest bardzo ważna. Tak? Art director może żądać rzeczy niemożliwych, albo może świadomie wiedzieć, że coś się da zrobić, tak? I no. Tego żądać. To kto jest waszym idealnym klientem? Z kogo najwięcej wyciągniecie później? Będziecie po prostu zadowoleni, że przekazaliście wiedzę? Ktoś, kto rozumie? Znaczy nie, to nie... Dostanie wypieków? Wiesz, no, bo to niekoniecznie musi być albo fotograf, albo taki, tylko chodzi o to, żeby też miał choć trochę zrozumienia tego, prawda? Bo czasami ludzie widać, że się bardzo zmagają z programem, i wtedy widać, że nie czerpią wystarczająco dużo z tego szkolenia. Co prawda może się nauczą dużo obsługi programu, ale dla nas ważniejsze jest przekazanie niejako sposobu rozumienia zdjęcia, bo tego jak używać dane narzędzie można się nauczyć z każdego głupiego tutorialu na YouTubie, tak? A mało jednak kto na YouTubie potrafi ci wytłumaczyć, jak pracować ze zdjęciem, a jednocześnie jak kiedy to robisz, podejdzie do ciebie, skomentuje, wytłumaczy, zmusi cię do przemyślenia czegoś, tak? Mm-hmm. Albo zepsuje i powie napraw. Czyli nie ma łatwo u was na szkoleniach. Tomaszu, wiem, że przeszedłeś do retuszu z fotografii reklamowej. Czy nie żałujesz pod kątem finansowym tej decyzji? I czy łatwo dzisiaj zacząć zarabiać właśnie robiąc to, co wy? Czy da się w ogóle z tego wyżyć? Ciężkie, egzystencjalne pytanie. Znaczy, zadałeś tam w sumie parę pytań, to czy do rana możemy dyskutować na ten temat? Możesz się streścić. Znaczy, czy żałuję?
Znaczy czasami, wiesz, to jak siedzę tutaj na fotelu, to żałuję, że nie jestem gdzieś tam i nie pstrykam, tak? Ale to z latami to tak raczej jest słabo. Szczególnie, że jednak mieliśmy przez te lata i mamy wciąż okazję zajmować się bardzo ciekawymi rzeczami, które ciężko by mi było realizować z Krakowa, tak? Pewnie bym nie obrabiał zdjęć dla Marvela na przykład. No raczej wątpię, żebym do tego doszedł. Może bym doszedł, kto to wie, nie? Może byś fotografował dla Marvela? No myślę, że małe szanse. Gdyby wystąpił. No a druga część twojego pytania, taka finansowa, tak? Powiedziałbym, że dla osób, które wkraczają w ten rynek, to taki jednak ciężki moment ze względu na to, że jest mega konkurencja. Z drugiej strony nigdy nie było tak wielu magazynów i różnych publikacji, więc można na to patrzeć z dwóch stron, nie? Bo jest też mnóstwo agencji reklamowych, gdzie każdy może sobie zatrudnić się. Jest dużo firm, które zajmują się mediami. Wszędzie tam osoba utalentowana znajdzie miejsce i tak samo w retuszu też znajdzie dla siebie miejsce. Z drugiej strony właśnie jest to, że jest taki trochę przesyt fotografią, nie? Więc to ciężko na to odpowiedzieć, tak? Zależy to bardzo dużo jednak od też umiejętności biznesowych danej osoby. Jeśli kogoś te pieniądze nie interesują, to można wkraczać w każdym momencie, no ale jak interesują, to trzeba też zobaczyć, w jakie, no nie wiem, chociażby jakie w danym mieście jest środowisko, a jeśli nie jest dobre, no to trzeba od razu myśleć o tym, żeby właśnie wychodzić poza. Jedni to potrafią, inni nie. No właśnie, powiedziałeś o tym biznesowym aspekcie. Czy wy sami zdobywacie zlecenia i czy jesteście może podwykonawcami uczestniczącym w jakimś zleceniu koordynowanym przez kogoś innego? Jaki w ogóle status mają firmy retuszerskie w takim świecie reklamowym? W sumie to chyba zawsze jesteśmy podwykonawcami, tak? Zawsze jesteśmy z tyłu, szara eminencja. O nas się mało mówi, nas się często nie budżetuje, nie bierze pod uwagę. Oczywiście nie zawsze, ale bywa, tak? Natomiast zawsze to my uczestniczymy w czyimś procesie. My nie inicjujemy procesów twórczych. Znaczy, chyba że dostaniemy zdjęcie i mamy inną wizję, tak? No to w tym momencie ja mogę sobie poszaleć i pozwolić na zaopiniowanie i zaproponowanie czegoś innego, co nam się wielokrotnie zdarzyło. Niemniej to zawsze my dołączamy do jakiegoś procesu. I czy wy sami zdobywacie zlecenia? Czy po prostu one same też do was przychodzą za fotografami? No zdecydowanie tak, za fotografami, natomiast my musimy znaleźć fotografów, tak? To nie jest tak, że fotograf do nas dołączy jest na zawsze, chociaż się staramy, no ale szukamy cały czas zleceń, czyli fotografów, agencji reklamowych, producentów, nawet bezpośrednio samych klientów, którzy przecież też promują swoje produkty, które produkują i też często potrzebują wsparcia ludzi z naszej branży. Że część firm ma swoje działy teraz postprodukcyjne in-house, w sumie jest to coraz popularniejsze, więc nawet duże marki, które dawniej zlecały na zewnątrz, często mają teraz całe działy graficzne albo postproducenckie, tak, które tam w sumie całe ich zapotrzebowanie wykonują. Ale my tak samo walczymy o te zlecenia, choć czasami wiadomo, że no część przychodzi tak sama z siebie do nas, tak? No ale to jednak jest to zwyczajna praca handlowa, którą trzeba wykonywać. No to powiedzcie mi w takim razie, jaką reklamę, jaki marketing stosujecie i co w ogóle u was działa? Jak wy zdobywacie klientów na swoje usługi? Czy macie pewnie konto na Facebooku, Instagramie? Co jest skuteczne? Skąd dowiadują się o was klienci? Wiesz, no pewnie nie jesteśmy tutaj wzorem, który należy naśladować, bo my tak eksperymentujemy, tak? No tak, no ale PR to troszeczkę co innego niż sprzedaż, tak? Że niejako i myślę, że nasz PR jest lepszy niż nasza sprzedaż, nie? Ale dzięki PR-owi bardzo często mamy zlecenia, tak? Tak. No tak. Bo nas widać, po prostu PR dba o to, żeby nas było widać, żebyśmy byli jakby dobrze pokazywani, tak? Właściwie i stąd też często trafiają się klienci. No. No wiesz, normalnie stosujemy wszystkie. Głównie to jest Instagram i Facebook, social media. Mamy sprzedaż bezpośrednią, tak? Mamy jakieś tam newslettery, staramy się w jakichś tam magazynach pojawić, więc
tak naprawdę wiele jest płaszczyzn, na których działamy. Nie powiedziałbym, że mogę powiedzieć, że jest jakaś jedna, która się u nas sprawdza. Często nawet, znaczy nieraz się pytamy, nie? Że skąd tam ktoś o nas usłyszał, ale zazwyczaj to są właśnie przeróżne efekty tego, więc nie byliśmy w stanie jakoś jednego takiego kanału wyłuskać. No jeszcze Behance, tak? I powiedziałbym, że ten Behance rzeczywiście jest taki fajny, bo tam to nie jest tak, że to są ludzie, którzy po prostu sobie obserwują, a tak naprawdę w ogóle się tym nie zajmują, tylko zazwyczaj to są ludzie, którzy już choć trochę się zajmują jednak tą grafiką, więc rzeczywiście z tego Behance'a czasami coś, powiedziałbym, że jest wyższa skuteczność. Tak? Jeszcze LinkedIn. Tak? No, jeszcze. No właśnie, a mogę porównać LinkedIna do Behance? Czy LinkedIn jest takim trochę Behance'em, tylko, znaczy odwrotnie, Behance jest trochę takim LinkedInem tylko dla branży kreatywnej. To nie to. Nie, no bo LinkedIn ma całkiem inną koncepcję, tak? Jednak Behance to pokazujemy swoje portfolio i w ten sposób staramy się zbudować jakąś tam społeczność wokół tego i być może zainteresować jeszcze przy okazji kogoś. Gdzie twój LinkedIn, no to są bezpośrednie kontakty i to bardziej na płaszczyźnie biznesowej. I tutaj właśnie bardziej się działa wtedy nie z innym tam kreatywnym, na przykład raczej bym nie zagadywał fotografa przez LinkedIn, tylko przez Instagrama czy Behance'a, prawda? A na tym LinkedIn, no to można z kimś, nie wiem, jakiegoś dyrektora zaczepić, tak? Czy art dyrektora, czy... Tak, ja bym powiedział, że właśnie taką jakby kartą, taką mocą, tak, w LinkedIn jest jednak słowo, tak? Tam się kontaktujesz poprzez słowo, tak? A poprzez Behance'a czy Instagrama jednak kontaktujemy się głównie obrazem, tak? Czyli fotografa zaczepiającą, pierwsze co to zobaczy na nasze zdjęcia i tym możemy go przekonać, a nie jakimiś elaboratami, tak? Co my nie... Okej, ale pytanie, macie zlecenia właśnie z LinkedIn i z Behance'a też? Zdarzało wam się? Okej, czyli działa. Nie no, na LinkedIn to ja mam 13 tysięcy kontaktów. I rzeczywiście jest to niesamowite, do kogo można dotrzeć, tylko wiadomo, że to jest takie, że wiesz, większość tego to się odbija od ściany, nie? A jak jest duża konkurencja w waszych usługach? Wiem, że nie brakuje u nas grafików, freelancerów czy jednoosobowych firm od wszystkiego, małych i średnich agencji reklamowych. Ale powiedzcie mi, czy wy wszyscy właśnie, włącznie z tymi malutkimi, bijecie się o tego samego klienta? Czasami zdarza się, że tak, tak? Jeśli to jest jakiś fotograf, tak? Który nie robi jakiejś chorej ilości zdjęć i sesji, to wtedy on równie dobrze może skorzystać z kogoś małego, utalentowanego. Ale no, naszą siłą jest to, że jesteśmy w stanie robić rzeczy bardziej skomplikowane i większe, a jednocześnie zrobić to szybko. Dzięki temu, że zespół jest większy, no to możemy to obsłużyć, a przy okazji możemy zaoferować też coś takiego, że na przestrzeni długiego czasu możemy dawać bardzo podobne efekty, co jednej osobie znacznie ciężej robić, no chociażby przez to, że pewnie ma też jakichś innych klientów, tak? A my możemy jednak zagwarantować i czas wykonania, i jakość, i tak dalej. A jest też taki aspekt, że wy pracujecie właśnie z zagranicą, za oceanem. Czy to jest plus, czy minus wręcz ta różnica czasowa? No właśnie, zawsze myśleliśmy, że to jest minus, tak? Że nie będą chcieli, ale niedawno w sumie to ciekawe wyszło, że to jest jednak plus, tak? Bo oni dają zlecenie, idą spać, budzą się rano i mają gotowe, tak? Czyli to jest naprawdę wartość dodana, którą nam niedawno właśnie jeden z naszych fotografów uświadomił nam. No, a myśmy patrzyli akurat z drugiej strony, tak? No, tylko że to jest ciężkie, bo jeśli klient w Los Angeles budzi ci się, jak ty kończysz pracę, to oznacza, że jeśli chcesz coś przedyskutować z nim, no to musisz często pracować o 8, 9, 10 czy 11, tak? Więc no to wtedy przydałoby się na dwie zmiany pracować, tak? Pewnie myślicie już o tym. Często w podcaście zadaję pytanie, jak byś wydał 1000 zł na reklamę? Ale wiem, że poruszacie się w nieco wyższych budżetach, więc podbijam stawkę i pytam, jak byście wydali 10 000 zł, takie, które akurat dostaliście jako zwrot podatku, na przykład niespodziewanie albo jakąś nieoczekiwaną nagrodę pieniężną. Bardzo kreatywne pytanie, bo ciekaw jestem, co Tomek odpowie, bo to w zasadzie nigdy nie mieliśmy takiego case'u. Ja bym pomyślał o zainwestowaniu i wyprodukowaniu
własnej jakiejś sesji, tak? Zrobieniu czegoś takiego, no nie wiem czego, tak? Ale bym pomyślał o czymś własnym, żebyśmy zrobili jakieś, nie wiem, czy fajne montaże, czy jakiś tryptyk, czy jakieś parę zdjęć, jakąś historię i to wykorzystali jako naszą reklamę, pokazującą nasze możliwości, nasz kunszt, nasz warsztat i nasze postrzeganie. No ja bym całkiem inaczej to wydał. Ja bym pewnie pomyślał o albo właśnie jakimś kontakcie dość fajnym z kimś, kto zna wnętrze Hollywoodu, albo po prostu o wyjeździe tam i networkingu, ponieważ jednak te takie bezpośrednie relacje zazwyczaj są najmocniejsze i dają często długofalowe efekty. Więc ja bym tutaj poszedł w jakąś taką bezpośredni marketing, Krzyś by poszedł w PR. Okej, okay, no. Zaczyna rozumieć, dlaczego pracujecie w duecie. To jest po prostu dwa razy więcej pomysłów. No i obowiązkowe pytanie podatkowe. Jesteście już dojrzałą międzynarodową firmą, więc pewnie karta podatkowa odpada. Może na początku tak było. W jakim modelu się rozliczacie obecnie i co możecie doradzić dynamicznym firmom rozwijającym się w kwestii podatkowej albo budowania struktur, procedur? Co możecie takiego podrzucić? Podatkowe pytanie. Ja bym doradził zatrudnienie prawnika, ponieważ obecnie są takie zmiany dynamiczne w naszym pięknym państwie, że w sumie to nic nie wiadomo. Uciekłeś. Nie, bo to jest prawda, wiesz, ty mówisz uciekłeś, ale pogadaj sobie z prawnikami, tak, którzy zajmują się podatkowymi rzeczami. Że teraz nie ma pewnych rzeczy. Sami otarliśmy się o wojnę, więc wiemy, tak jakby z urzędami podatkowymi, więc wiem o czym Tomek mówi i w pełni się z nim zgadzam. Przede wszystkim trzeba mieć kogoś od księgowości i od prawa. Wy jesteście spółką w tym momencie? Tak, jesteśmy spółką cywilną na książce przychodów i rozchodów, zwykłą, standardową, polską firmą. Czyli po prostu wykasujecie jak najwięcej wydatków i możecie sobie to rozliczać. Kreatywna księgowość? Nie. Znaczy, wiesz, właśnie to jest to, o co powiedziałem przed chwilą, że teraz naprawdę staje się to, wszelkie rzeczy stają się bardzo ryzykowne. Nie to, żebyśmy kiedyś kantowali, tak, ale widać, że jest taka atmosfera, jaka była, nie wiem, 12 lat temu, jak zaczynaliśmy, gdzie każdy, kto prowadzi działalność, jest potencjalnym przestępcą, tak? A nie, że wszyscy jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy staramy się tutaj zarobić na swoje rodziny i spokojnie pójść do domu, tylko że znów stała się jakaś taka nerwowa atmosfera, tak? Ja naprawdę nie żartuję z tym prawnikiem, że dobre ustawienie firmy na początku pod względem podatkowym jest super ważne, ale dla każdego to jest co innego. No, my akurat mamy klientów zagranicznych i to, co Krzyś mówił z tą wojną, tak, to pierwszy księgowy, którego mieliśmy, okazało się, że się nie znał i wpisał tam parę błędnych rzeczy, błędnie zaczął nas rozliczać, no i myśmy prawie splajtowali przez te jego błędy. No, to pewnie się ciągnie za wami trochę i nerwów kosztowało. Nie tylko nerw. Kieszeń też ucierpiała. Ale wychodzę z tego, że wy cały czas jesteście fotografami, przynajmniej w rodzinie fotografujecie i macie jakieś swoje udane bądź mniej udane inwestycje. Co byście mogli polecić fotografom jako inwestycję? Znaczy w sprzęt? Może być sprzęt, może być w umiejętności, może być cokolwiek. No muszę się rozczarować, bo jestem bardzo zachwycony moim iPhone'em, który powiedziałbym, że już robi lepsze zdjęcia niż mój Canon 5D Mark I, tak, który no, wydałem na niego, nie wiem, chyba $3000 i obecnie powiedziałbym, że no, często ten iPhone sobie lepiej radzi, jednak wiadomo, że plastyka obrazu jednak z tego Canona jest fajniejsza i tak dalej, ale obecnie z tego telefonu można naprawdę bardzo dużo wycisnąć też. Gdybym robił zawodowo zdjęcia, to pewnie bym sobie kupił D850 albo Alfę 7R3, ale nie robię tego i najbardziej praktyczny dla mnie jest ten telefon. A tak pytasz, w co fotograf powinien zainwestować? Właśnie wydaje mi się, że duża część fotografów za bardzo inwestuje w sprzęt, a jednak za mało w swoje umiejętności.
i że teraz nawet średniej klasy aparatem można sobie zrobić super portfolio, no niesamowite portfolio. Problem polega na tym, że nie do końca jest świadomość, co zrobić z tym sprzętem. Tak? Nawet pewnie najgorszym teraz takim entry level aparatem można by zrobić takie portfolio, że po prostu krzyczy, tak? Jest to tylko kwestia wyobraźni i umiejętności. Krzysztofie, opisz, jak wygląda twój idealny dzień pracy. Mój idealny dzień pracy? Słońce świeci, piję kawę, jadę do pracy. Mamy co robić, mamy projekty, mamy kreatywne projekty. Jest czas na burzę mózgów. Bardzo lubię uruchamiać się tak, znaczy mieć powód do tego, by się uruchomić kreatywnie. No to ja jednak biegam wcześniej, nie piję kawy. Potem już tutaj przychodzę. Dla mnie jednak pewnie ważniejszy jest rozwój firmy, więc nie, myślimy nad tym oddziałem pewnie w Los Angeles i coś tam idzie do przodu, tak? Bo jednak ta działka rozwoju jest taka zazwyczaj dość oporna, tak? Dość powoli to idzie, więc coś tam. Poszliśmy o kroczek do przodu, jest satysfakcja i idziemy do domu. Super. A jak widzicie siebie zawodowo właśnie za 3-5 lat? O, to duży znak zapytania, ponieważ tak się rynek zmienia i w zasadzie pomimo tego, czy chcemy, czy nie chcemy, my musimy się zmieniać i pójść podążyć w jakimś kierunku. Ja myślę, że nawet jestem dość przekonany, że ta działka wideo bardziej nam się rozwinie i to jest coś, w co musimy pójść, gdyż rynek fotograficzny jest coraz trudniejszy, coraz mniejszy w sensie dostania jakichś fajnych projektów, tak, do roboty. Tak myślę, że to tak będzie, że będziemy szli w kierunku bardziej color gradingu w filmach. No, ewentualnie jeszcze samej postprodukcji w tym nie tylko gradingu, ale nawet tam właśnie retuszu, tak? Bo jednak tutaj ostatnio też widać było, że wyszły narzędzia do no, coś w stylu Healing Brusha czy Spot Healing Brusha, tylko do wideo, prawda? I tego to wchodzi, a jednocześnie są te pakiety na przykład w DaVinci. Mamy teraz wewnątrz ten Fusion, chociaż też oczywiście jest osobno. Wydaje mi się, że ta postprodukcja wideo, nie tylko grading, też stopniowo będzie wchodzić. No to bym się z Krzysiem zgodził. Dobra, to teraz Tomek, od ciebie zacznę. Czy możesz na koniec polecić jakąś wartościową książkę albo jakiś film inspirującego fotografa? Kogo warto śledzić? Co przeczytać? Znaczy, tak z naszej działki, to ja bym polecił taką książkę, którą oboje z Krzysiem przeczytaliśmy na samym początku. To się nazywało Lab Adventures in the Color coś tam, coś tam. Dan Margulis to napisał. To jest książka rzeczywiście o przestrzeni kolorystycznej lab, tak? Czyli lab jest wzorowany na modelu tego, jak człowiek, a raczej ludzki mózg postrzega rzeczywistość. Czyli jest to bardzo szeroka przestrzeń kolorystyczna, w której nawet mogą wystąpić kolory, które fizycznie nie mogą wystąpić, czyli na przykład czerń, która jest 100% nasyconą czerwienią. Tak, tak, no ciężko to sobie nawet wyobrazić, tak? Czy biel. To jest książka, która no z jednej strony nie jest taka specjalnie skomplikowana, a z drugiej strony jak się dopiero zaczyna uczyć o labie, to jest, bo trzeba sobie troszeczkę mózg przestawić, ale dla mnie ona strasznie dużo mi wytłumaczyła, czym są kolory, jak one się mają do jasności, łatwość takiego próbkowania sobie różnych rzeczy i rozumienia wobec tego, który kolor jest po której stronie, czy on jest ciepły, czy zimny, jaka powinna być skóra, jaka powinna być zieleń gdzieś tam w krajobrazie. Takie, to bardzo ciekawa książka. Coś o bieganiu? Nie no, z bieganiem to ja polecam bieganie w terenie. Krzysztof, dodasz coś? Znaczy ja bym tutaj może nie będę jakiś nowatorski, bym polecił tą samą książkę z racji, że ja na przykład wywodziłem się z cmyka, tak? Ja nie znałem tych przestrzeni, więc to była pierwsza książka, w którą zajrzałem i która mnie otworzyła właśnie na laba, a potem bardzo łatwo się przekonwertowałem na RGB. Miałem nawet w telefonie tapetę, tak? Z różnymi skrótami, w sensie różne wykresy kolorystyczne, tak? Przestrzeni i tak dalej, żeby to po prostu stało mi się automatycznie. Nie, to zdecydowanie, gdyby nie ta książka, bym nie widział tego, co teraz widzę.
Gdzie znaleźć najwięcej świeżych informacji o was, o House of Retouching? Gdzie was szukać? Znaczy, no, z takich prac najnowszych, no to zawsze Instagram i Behance. Pewnie Instagram jest teraz jednak najwięcej informacji na niego pakujemy, najwięcej jest energii wkładane w to, żeby ten Instagram był na bieżąco. Panowie, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że każdy wyciągnie trochę z niej fajnych porad, konkretów, trochę śmiechu było. Dzięki. No i życzę naprawdę dużo sukcesów, żeby wam ta fotografia cały czas przynosiła pieniądze, wideo. Jak najbardziej, żebyście rozwinęli ten color grading i oczywiście nowe siedziby również otwierali. Dziękuję bardzo za rozmowę. To my też bardzo dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich, żeby też się wam udała kariera, na pewno bardziej niż nam. Ściskam i powodzenia. Dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, to zostaw pozytywny komentarz na iTunes. Zachęcam Cię też do subskrybowania go w swoim odtwarzaczu i komentowania odcinków na grupie facebookowej Zawód Fotograf Podcast. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.